Cześć kochani, Kapitan Pik melduje się po raz kolejny na stanowisku. Tym razem w ramach kapitalnego grania przy grze Dishonored, a więc zaczynajmy. Zostaliśmy ogłuszeni. Najpierw nas otruto, potem porwano, teraz pobito i ogłuszono i znajdujemy się po raz kolejny w tej dziwnej krainie snów. No zobaczmy, co tym razem tutaj zastaniemy. Here you are at last, in a ruined and drowned world, held captive by the man who killed your empress, the assassin Dao. On ją zabił? Your friends poisoned you and dumped your body in the river. Did they do it to protect themselves, so no one would ever know what they'd done? Or was it because they were a single move away from controlling an empire? And they knew you'd never let them manipulate. Czymkolwiek bym się nie kierowali, popełnili błąd, że zadarli ze mną. Już ja im pokażę, kurde, koniec grania miłego gościa. Jeśli tak to ma wyglądać, to będzie zemsta totalna, podrzynamy wszystkim gardziołka. Ale najpierw muszę się wydostać z tej całej niewoli. Szczur. Jeszcze zjem mnie żywcem. No dobre to, że mam przynajmniej tą swoją maskę. Już ja się stąd wydostanę. Coś takiego miałoby mnie powstrzymać. Dobra, jesteśmy wolni. Chyba. Dobrze, co tutaj mamy przydatnego? Jakieś książki? Aha, Bounty. Kurde, gildia zabójców czczących siły nieczyste mi się trafiła. Po prostu przecudownie. O, wygląda na to, że mają zlecenie na Slack Java, naszego przyjaciela. Przyjaciela w cudzysłowie oczywiście. Za naszą głowę wyznaczono wychodzi na co 30 tysięcy. Czy to dużo, czy mało? Wydaje mi się, że całkiem spora sumka. Jak nas nazywają? Masked Felon. Nie sobie jak felon przetłumaczyć, potem sobie to poszukam, nawet nic mi do głowy nie przychodzi, żeby to porównać. No ale dobra, nieistotne. Chleb, konserwa, dobra. To w ogóle jakieś listy gończe. Jakaś kolejna notatka. Dziwne. Okej, nie zamierzam wnikać. Dobra. Mamy cel dość jasno postawiony. Musimy się stąd wydostać i znaleźć swój ekwipunek. Na szczęście nadal możemy korzystać z naszych mocy. Dobrze, rzućmy okiem, jak tam... O! Sprawy wyglądają. Nie mam ani jednej broni rzucanej. A trochę boję się do nich podejść o tak o. Mógłbym próbować na slow motion. Wow. Skubańcy dobrzy są. Spokojnie. A, zabili mnie, przyuważyli mnie niestety.
Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Ło, ale to było emocjonujące, jak mu fajnie ta głowa odpadła. Dobrze, ale nieistotne, kontynuując. O Boże, aż tutaj jestem. Dobra, pominiemy tą rozmowę. Here you are at last. Szybciej, szybciej, ładuj, ładuj. Tym razem zrobię quick save'a, zanim tam pójdę. No po prostu coś strasznego w takim momencie. No ale zostałem zmuszony do bezpośredniej walki, jak zauważyliście. Do tej pory raczej nie miałem sposobności do niej się przyzwyczaić, bo wszystkich zabijałem, znaczy ogłuszałem z ukrycia, bo się skradałem. Dobrze, masencja na twarz. I próbujemy one more time. Dobra. Oni są tam na górze, więc tylko pozbieram. Nie, nie, to mnie nie interesuje. Znaczy... też mnie interesuje. Dobra, tylko upewnijmy się, że... wszystko mamy. Tak, wszystko... a, jeszcze, aha. Dobra. Myślę, czy nie spróbować na slow motion ich dwóch zabić. A spróbujemy. Wiem, że oni normalnie by mnie zabili. Nie powinienem mieć żadnych skrupułów. No ale taki już jestem, co ja na to poradzę. Jakaś kolejna notka od Dauda. Dobra. Jedzonko, pieczony szczur, konserwa. Tu nic... a nie, coś tu było. A monety. Teraz nie mam ani grosza, więc na pewno się przyda. Dobra, kochani, musimy teraz pokombinować, jak ja mam się dostać. Bo do Dauda mam blisko, ale najpierw chcę swój ekwipunek odzyskać. I po to go tyle kompletowałem, żeby teraz, no wiecie. Gdzie tu blinknąć? Tak, żeby do wody za bardzo nie... Dobra, chyba trochę będę musiał się zmoczyć. Dobra, nie było tak źle. A właśnie, serce. Dobrze, chodźmy tam w takim razie dalej. Szybko wychodzę z tej wody, bo jeszcze coś nie będzie chciał zjeść, co jest więcej niż bardzo prawdopodobne. Ło! Moment, a łańcuch. Dobra, powspinamy się troszeczkę. Co mi po pistolecie, jak ja nie mam kuszy? Ale dobra. Powspinamy się dalej trochę. No nie mówcie, że nie mogę tu skoczyć. A, mogłem. Niech tylko mana mi się zregeneruje. Jestem na górze. Teraz jakoś z tej strony próbuję. Jesteś martwy czy żywy? Martwy.
Może to i lepiej. Nie, nie da rady. Ekwipunek mu jest gdzieś tam, hen daleko. Nie znam, rzućmy tylko kim na okolicę, czy niczego przydatnego tutaj nie ma. Bo w obecnym stanie to mi wszystkiego brakuje. Nie, wygląda w porządku. Teraz... Boże, Weepersi. Muszę tak jakoś ich wyeliminować. Najpierw tutaj. Bo tu widzę, że trochę przydatnych rzeczy jest. Tylko czy oni są żywi, czy martwi? Martwi. Znaczy wydaje mi się, że są martwi. Z tej odległości ciężko powiedzieć. Nie, chyba są martwi. Ale nie zamierzam tutaj siedzieć na tyle długo, żeby coś sprawdzać tutaj sobie. Trzech Weepersów. Dobra, spróbuję po prostu się tam podkraść za nich i wejść do tych drzwi tutaj. Momencik, rzucę flaszką, żeby odwrócić ich uwagę. O, nie, 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 zostaw mnie! Już? Chciałem dobrze, nie wyszło. Ale to Weepersi i tak już by im nic nie pomogło, poza tym... Boże, biedna kobieta. Boże. Dobra, chodźmy już stąd, bo to tylko coraz gorsze obroty przybiera. Dobra, jesteśmy na... Gdzie my jesteśmy? Boże, gdzie ja jestem? Trochę jedzenia nie zaszkodzi. Nawet jest mile widziane. Jeszcze więcej Weepersów. A mój ekwipunek jest gdzieś tam, hen daleko. Jeszcze trochę. Runę. Jest i runa. Nie, nie będę tych panów i tych pań tutaj niepokoił. Pójdę sobie bezpiecznie dachami. Biedni ludzie. Oni są jak zombie w ogóle. To jest, nie wiem, straszne. Biednactwo. Dobra, nie ma co rozpaczać. Każdy musi sobie radzić tak, jak potrafi. Kiedy
Dobra, najpierw spróbuję udać się po tą runę. To może być niebezpieczne, bo tamte małe wyrzutnie potworów są. Ale moment, mam jeden granat. Zapiszę sobie tylko przed rzutem, bo nigdy tym nie rzucałem. A kto by pomyślał, że to mi się przyda do czegoś? Tylko upewnię się, że jeszcze Weepersów tutaj nie ma. Nie chcę mieć niespodzianek nagle. Ale nie, teren wygląda ogólnie rzecz ujmując czysto. Jeśli to w ogóle można to miejsce tak określić. O nie. Dobra. Mam to z głowy. Zobaczę, czy mogę snow motion ulepszyć już. Oczywiście mogę, mam 8 na 8 room. I w tym momencie zamiast spowalniać czas, będę go całkowicie zatrzymywał. To w ogóle sama wizja jest tak OP, po prostu włączam snow motion i wszystko wokół ginie. Nie mogę się doczekać, aż to wypróbuję. A czuję, że będzie okazja. Ale wszystko w swoim czasie. Dobra, ta bateria nam zaraz się tutaj przyda z tego. Może tam kolejne te potworne armaty są straszne. Dobra, wchodźmy. Nie, tutaj właśnie. Rynek. Przebadajmy to miejsce. Zanim pójdę zwiedzać cokolwiek dalej, wypadałoby to miejsce całkowicie, o ile się oczywiście da, ogołocić. A, są Weepersi, tylko pochowani. Tutaj widzę miksturki, tylko jak się... A, tutaj są drzwi. Oczywiście, przez które nie da się przejść. Ale może da się... Nie, nie da się. Trzeba będzie innej drogi poszukać. Tak jak myślałem, górą. O proszę, raz. Się najemy. I inne przydatne rzeczy poznajdujemy od razu. Dobra, to chyba... Nie, jeszcze tutaj coś jest. A nie, zdawało mi się. Tak czy inaczej, wystarczająco łupów. Jak na jedną... Jak na krótki spin-off. Dobra, teraz wchodźmy, uruchomimy... Włączymy to urządzenie. Gdzie jest ta dźwignia? A, jest. I nam się piękne zaczyna przejście tutaj klarować. Nasz ekwipunek zaś jest gdzieś tam hen na górze. Dobra. Jakkolwiek by nie było, czas troszeczkę się poskradać. Nie wiem, co tam może na nas czekać. Co? Kto? Jeszcze jacyś zabójcy się poznatują. A i tutaj jest jeszcze to, ale to za chwilę. Najpierw ekwipunek. Łop.
trzeba będzie troszeczkę się chyba pomęczyć, żeby tam dotrzeć. Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Dobra, czysto. Chyba. Jesteśmy już całkiem blisko. O, spokojnie. Dwóch zabójców. Oni się tutaj gdzieś teleportują cały czas, a ja ich nie widzę. Momencik, jakaś notka w dzienniku się otworzyła, rzućmy okiem. Znaczy, mission clues. Aha, jedne po prostu z wejść do dołga tego przywódcy zabójców. Właśnie nam tutaj powiedzieli, jak tam dojść. Dobra, chodźmy na górę. I módlmy się, żeby tu nikogo nie było. Teren wygląda czysto, bym powiedział. Co to są jakieś notatki? Tu baterii także brakuje. Dobra, bierzemy wszystko, co jest. Jakiś wierszyk? Szant, one... Okej, okay, spoko, lubię szanty, więc całkiem miły akcent. Dobra, czy... Mój ekwipunek. Gdzie jest mój ekwipunek? Gdzieś tam na dole. A ja będę musiał zleść po linie. Dobra, czemu by nie? Chociaż momencik, tutaj... Co ja tutaj mogę zrobić? Dark Vision? Czy jest tu pod ręką jakiś pusty kanister? Nie bardzo. Łańcuchy słyszę, ale raczej się do nich nie dostanę. Tutaj muszę sobie przejście wyciąć. No. O, jakieś monety. Zanim wezmę kanister, monety! Dobra, jedna moneta w to czy we w to. Nie zrobi chyba aż takiej różnicy. Okej, co się stanie, jak ja to włożę tutaj? Kochani, idziemy po nasz sprzęt, ale to myślę, że zrobimy już w kolejnym odcinku. A póki co, lajkujcie, dislajkujcie, komentujcie. Na razie, pa, pa.